Szczęść Boże, coś wam powiem. Wydaje nam się, że to Zacheusz ugościł Jezusa w swoim domu. Jednak było inaczej. Choć posiłek był w domu celnika, to Jezus zaprosił go do siebie. Choć brzmi to dziwnie, to tak właśnie się stało. A wszystko dlatego, że Zacheusz zapragnął zobaczyć Jezusa. Wykonał pierwszy krok, choć popychała go ciekawość, to nieświadomie otworzył się na obecność Boga w swoim życiu. Wszystko wywróciło się do góry nogami. Pragnienie pieniędzy zostało zamienione w pragnienie dzielenia się. Samotność wynikająca z profesji stała się życiem we wspólnocie. Zysk uznał za zbytek, więc rozdał co miał, by stać się wolnym człowiekiem. Wszystko to stało się w jego życiu, choć zaczęło się od ciekawości. I nagle okazuje się, że jednak ciekawość nie jest tylko pierwszym stopniem do piekła, ale w tym przypadku prowadzi do nieba. Choć do niego jeszcze długa droga. Aby zapragnąć Jezusa, trzeba najpierw o nim coś słyszeć, dowiedzieć się. Jako zwierzchnik celników rozmawiał z ludźmi, słyszał, co opowiadają. Może i dotarła do niego informacja o uzdrowionym, niewidomym żebraku. Zapragnął sam zobaczyć, kim ludzie się tak zachwycają. W tym miejscu warto podkreślić rolę wierzących, żeby dzielić się Jezusem z innymi. Bardzo często nasze świadectwo wiary może pobudzić do wiary takie prawie umarłe i zagubione serce drugiego człowieka. Mówienie o Eucharystii, o Słowie Bożym, o cudach, których dokonuje Jezus, ale z Twojej perspektywy, a nie tylko teorii, jest tym, co wzbudza w ludziach ciekawość. Zacheusz za tym poszedł, by odnaleźć nauczyciela, a sam został odnaleziony. Siedział na drzewie sykomory, którego owoce były obrazem jego wnętrza, cierpkie i niezbyt dobre. Otrzymał to, czego chciał, choć nawet nie wiedział, że potrzebuje, a potrzebował uzdrowienia. Bo Jezus powiedział, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Słowo dziś oznacza teraźniejszość, chwilę obecną. Ewangelia mówi nam, że chrześcijanin żyje w teraźniejszością, że ona jest najważniejsza, chociaż ważna jest historia i przeszłość i potrzebne jest planowanie przyszłości. Ale teraźniejszość decyduje o wieczności. A imię Zacheusz oznacza Bóg pamięta, bo nikt z nas nie jest zapomniany przez Boga. I z każdym z nas Bóg chce mieszkać, żyć, pracować. W liście do kapłanów w 2002 roku papież Jan Paweł II napisał: nie możemy myśleć, że to grzesznik wysługuje sobie miłosierdzie przez swoją wędrówkę ku nawróceniu. Wręcz przeciwnie, to miłosierdzie kieruje go na drogę nawrócenia. Człowiek sam z siebie nie jest zdolny do niczego. Na nic też nie zasługuje. Spowiedź, zanim stanie się wędrówką człowieka ku Bogu, jest wpierw wejściem Boga do człowieczego domu. Często trzeba wyjść poza swój sposób funkcjonowania i myślenia, aby móc zobaczyć działającego w nas Boga. Trzeba przekroczyć swój własny świat, aby zobaczyć miłość i rozumowanie Boga, które jest jakże inne od tego naszego ludzkiego myślenia. Pewnie nie jeden raz będziemy musieli wejść na drzewo jak Zacheusz, by zobaczyć rzeczywistość z pewnego dystansu. Z dystansu od siebie, od innych ludzi i tego, co nas otacza. Wejść, by za chwilę zejść na dół, aby móc swoją wartość jako człowiek odnajdywać w perspektywie relacji z Bogiem. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.